Kiedy myślicie o Antarktydzie, prawdopodobnie wyobrażacie sobie świat niekończącego się śniegu, lodu i pingwinów. Jednak ten odizolowany kontynent pozostaje jednym z najsłabiej zbadanych regionów Ziemi. Mogą się tam kryć dziwne i unikalne rzeczy, które nie zostały odkryte. Technologia ułatwia nam eksplorację. Proste wyszukiwanie w Google Earth przeniesie Was na jedną z najbardziej wysuniętych na południe wysp Antarktydy i pomoże zaobserwować niektóre z najdziwniejszych zjawisk kontynentu. Jest naprawdę cudownym miejscem. Wyjątkowy klimat i odległe położenie sprawia, że to trudny cel podróży, ale na tych, którym uda się tam dotrzeć, czekają niezwykłe doświadczenia. Dołączcie do nas w odkrywaniu niezbadanej Antarktydy i pamiętajcie, by polubić i skomentować oraz udostępnić ten filmik i zasubskrybować kanał. Wyspa Króla Jerzego. Wyspa Króla Jerzego znajduje się na archipelagu Shetlandów Południowych na Antarktydzie. Położona jest około 120 km od wybrzeży Półwyspu Antarktycznego i stanowi część brytyjskiego terytorium antarktycznego. Ma około 95 km długości i 25 szerokości, powierzchnia to około 1150 km2. Wyspa ta jest ważnym ośrodkiem badań naukowych i eksploracji Antarktydy. Mieści się na niej wiele stacji badawczych prowadzonych przez różne kraje. Ta wyspa służy również jako węzeł transportowy dla personelu i zaopatrzenia z innych części Antarktydy. Większą część wyspy pokrywają lodowce. Okoliczne wody są domem dla różnorodnych organizmów morskich, w tym pingwinów, fok i wielorybów. Odkrycie dziwnego dużego wejścia. Niedawno na wyspie dokonano odkrycia, a uwagę internautów przykuło spore i osobliwe wejście do jaskini. Przeznaczenie tego przepastnego i słabo oświetlonego otworu pozostaje nieznane. To skłoniło ludzi do wielu spekulacji na jego temat. Niektórzy sugerują, że może to być wejście do podziemnej bazy lub laboratorium badawczego. Inni uważają, że może to być pozostałość statku kosmicznego, który rozbił się tysiące lat temu. Kilka osób twierdziło, że może być to wejście do starożytnego miasta pod Antarktydą, a może nawet kolosalna góra skalna skrywająca starożytną jaskinię pod warstwami śniegu. Jak duże to wejście? Ludzie próbowali oszacować wymiary tajemniczego wejścia do jaskini. Znajduje się ono na imponującej wysokości około 70 stóp i rozciąga na szerokość około 250. Dla zobrazowania jaskinia mogłaby pomieścić odrzutowiec pasażerski. Niektórzy sugerowali, że ten niezwykły otwór może być tworem naturalnym, powstałym przez żywioły i procesy geologiczne. Nie jest niczym niezwykłym, że natura tworzy takie formacje. Wiele podobnych odkryto na całym świecie, a dzisiaj przyciągają turystów, którzy zachwycają się ich rozmiarami. Potencjalne wymiary jaskini i niepewne powstanie dodają jej tajemniczości. Pobudziło to wyobraźnię tych, którzy spekulują na temat tego, co można znaleźć w jej ciemnych głębinach. Niektórzy posunęli się nawet do teorii, że może ona prowadzić do tajemniczego podziemnego świata lub można w niej znaleźć starożytne artefakty o wielkim znaczeniu. Dopóki nie zostaną podjęte badania, prawdziwy cel i natura jaskini pozostają tajemnicą, pozostawiając tym samym puste miejsce na spekulacje internautów. Czy coś żyje w tej jaskini lub ktoś kiedykolwiek do niej wszedł? Jedną z dziwnych rzeczy związanych z tym wejściem było odkrycie przed nim śladów stóp. Gdy spojrzycie na podstawę gór, waszą uwagę przykuje ciekawy widok. Po bliższym przyjrzeniu się zauważycie szereg stopni wykonanych z ciemnego, przypominającego kamień materiału. Schody prowadzą w górę, pozornie zachęcając do podążania nimi, ale to nie wszystko. Jeżeli patrzycie na obszar wokół schodów, zdacie sobie sprawę, że w ziemi znajdują się wgłębienia, które są podobne do śladów ludzkich stóp. Odciski wydają się stosunkowo świeże, co sugeruje, że ktoś lub coś mogło być tam niedawno. Jak patrzycie na to, to w głowie pojawia się wiele pytań. Kto lub co mogło zostawić te ślady? Dokąd zmierzali i czy może to być dowód na starożytną cywilizację i pozostałość po zaginionej kulturze? A może jest to po prostu efekt niedawnej wędrówki nieustraszonego poszukiwacza przygód, który chce odkryć tajemnice góry? W każdym razie odkrycie tych stopni i śladów stóp sugeruje, że coś intrygującego może czekać na odkrycie w górnej części wzniesienia. Wejście bawi się w chowanego. Dziwne. Kolejną zagadką związaną z tym miejscem jest dziwne pojawianie się i znikanie. Wejście do jaskini zostało początkowo zauważone w Google Maps w 2007 roku, a później zdawało się zniknąć, by pojawić się ponownie po latach. Ten dziwny cykl trwa nadal, wejście kolejny raz zniknęło i pojawiło się ponownie w 2022 roku.
Jednym z możliwych wyjaśnień zjawiska jest naturalny proces topienia i gromadzenia się śniegu w cyklach, być może spowodowany przez zmienne wzorce pogodowe w tym regionie. Gdy warstwa śniegu topi się i jest zastępowana nową, może potencjalnie zakryć, a następnie odsłonić wejście do jaskini, powodując jej zniknięcie, a następnie pozornie ponowne pojawienie. Jednak rzekoma obecność schodów prowadzących w głąb jaskini poddaje w wątpliwość naturalne pochodzenie tunelu. Czy może to być zatem coś bardziej tajemniczego i celowego? Jego nieregularny kształt tylko dodaje intrygi i nasuwa kolejne pytania o to, jakie tajemnice może skrywać to miejsce. Przyjrzyjmy się dziwnemu zjawisku otaczającemu cel tego wejścia – Antarktydę. Co duży statek wycieczkowy robi na lodowcach? Innym intrygującym odkryciem dokonanym przez użytkowników Google Earth było zaobserwowanie w 2021 osobliwego obiektu znajdującego się około 100 mil od wybrzeży Antarktydy. Wyglądało jak masywny statek, którego rozmiary szacowano na 400 stóp długości z oknami, pokładem i mostem znajdującym się pod warstwami lodu i śniegu. Jednak opinie co do charakteru obiektu były podzielone. Niektórzy twierdzili, że to statek kosmiczny, podczas gdy inni sugerowali, że może to być budynek. Użytkownik, który początkowo zauważył statek, twierdził, że jego wymiary są zgodne ze statkiem pasażerskim. Pomimo spekulacji, prawdziwy cel i pochodzenie tego tajemniczego obiektu jest tajemnicą. Mnożą się pytanie, jak i dlaczego znalazł się w tym miejscu opuszczony pod lodem. Czy była to część nieudanej ekspedycji, czy też zapomniany relikt minionej epoki? Kto był kapitanem i co stało się z załogą? To tylko kilka z wielu pytań, które pojawiły się po dokonaniu tego odkrycia i które pozostawiają nam miejsce na domysły i spekulacje na temat tego, jakie tajemnice mogą kryć lodowe przestrzenie Antarktydy. Statek zatrzymał się w czasie, jego sekrety są zakopane pod lodem i czekają na kogoś na tyle odważnego, by je odkrył. Przerażający Cthulhu w lodzie? W 2016 roku użytkownicy Google Earth dokonali odkrycia. Zauważyli niezidentyfikowanego potwora morskiego unoszącego się w lodowatych wodach wybrzeży Antarktydy. Wyglądał na masywną kałamarnicę o długości 200 stóp, co odpowiada mniej więcej trzem wagonom kolejowym. Myśl o tak kolosalnym krakenie czającym się w ciemnych i lodowych głębinach oceanów Antarktydy, zdolnym do zabicia wszystkiego na swojej drodze, budzi podziw i niepokój. Niektórzy spekulowali, że tym stworzeniem może być legendarny Cthulhu lub jeden z jego potwornych potomków ożywionych ze stron powieści Lovecrafta. Chociaż obraz zarejestrowany przez Google nie dostarcza dowodów, przypomina nam jednak o tajemnicach i cudach, które są pod powierzchnią najbardziej odległych i niegościnnych regionów naszej planety. Perspektywa spotkania z takim stworzeniem może być przerażająca, ale także pobudza wyobraźnię i chęć przeżycia przygody, eksploracji i odkrywania nieznanego. Krwawa rzeka na Antarktydzie? Wśród niekończących się nieskazitelnie białych krajobrazów Antarktydy wzrok przyciąga zaskakujący widok – krwisto-czerwony wodospad. Nie bójcie się, to nie krew. Wodospad płynący prosto z białej lodowej góry od wieków barwi śnieg na jaskrawy, szkarłatny odcień. Aby zrozumieć pochodzenie tego oszałamiającego cudu natury, cofnijmy się o miliony lat. Kiedyś w tym miejscu znajdował się mały, krystalicznie czysty staw, jednak z biegiem czasu uformowały się wokół niego lodowce, tworząc grubą warstwę lodu i śniegu, która blokowała dopływ światła słonecznego, ciepła oraz tlenu. Przez tysiąclecia staw pozostawał zamrożony w tej zimnej, pozbawionej tlenu próżni, ale w pewnym momencie woda zrobiła dziurę w lodowej ścianie i wytrysnęła, napotykając tlen po raz pierwszy od wieków. Ten nagły dopływ tlenu spowodował, że woda przybrała wspaniały odcień szkarłatu lub rdzawej czerwieni, tworząc do dziś oszałamiający spektakl. Antarktyda to najbardziej suche miejsce na Ziemi? Suche Doliny McMurdo, położone na Antarktydzie, to jedna z najbardziej suchych i pozbawionych życia pustyń świata. W przeciwieństwie do innych pustyń nie znajdziecie tutaj palącego słońca, gorącego piasku ani kaktusów. Brak opadów i życia sprawia, że to prawdziwa pustynia. Jednak brak lodowców w tym miejscu jest unikalny dla Antarktydy, ponieważ lód nie może tworzyć się bez opadów. W suchych dolinach McMurdo nie padało od milionów lat i nigdy nie było tam śniegu. Silny, wiejący od strony gór wiatr w suchych dolinach McMurdo może osiągać prędkość do 100 mil na godzinę. Jest wypełniony wilgocią, ale ze względu na dużą prędkość odparowuje całą ciecz i śnieg na pustyni, pozostawiając na ziemi tylko suche powietrze. Wiatr utrudnia ludziom ustanie na nogach. Pomimo trudnych warunkach, w suchych dolinach McMurdo znajduje się kilka jezior, które nie zamarzają z powodu wysokiego stężenia soli. Duże formy życia nie mają szans, aby się tam rozwijać, ale naukowcy odkryli mikroskopijne organizmy w pobliżu jezior.
20 milionów lat temu Antarktyda była zupełnie inna, pełna bagien, drzew, rojąca się od owadów i zwierząt. Ale teraz przypomina bardziej powierzchnię Marsa. Naukowcy badają te suche doliny i podobne regiony, ponieważ ich warunki naturalne są identycznymi z tymi na Marsie. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie o polubieniu i włączeniu subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście, żebyśmy powiedzieli. Podwodny świat Antarktydy. Naukowcy dokonali fascynujących odkryć także w podwodnym świecie Antarktydy. W lodowatej wodzie znaleźli mnóstwo skorupiaków, które przypominają krewetki. Ponadto badacze postawili hipotezę, że ogromny obszar lodu pokrywający Antarktydę może ukrywać rozległy system słodkowodnych rzek i jezior. W 2022 roku natknęli się na nowy ekosystem w obrębie tych ukrytych dróg wodnych. Obecnie naukowcy aktywnie badają antarktyczny szelf lodowy Rossa i podwodną sieć rzeczną, która przepływa pod nim. Ta półka lodowa to duży kawałek lodu, który unosi się w oceanie, dodając tajemniczości temu wyjątkowemu regionowi. To ostatnie odkrycie miało miejsce w regionie antarktycznym. Tak, rejonie antarktycznym. Moment, rozmawialiśmy o Antarktydzie. Jest jeszcze Arktyka? Co to za różnica? Arktyka. To region położony w najbardziej wysuniętej na północ części Ziemi. Obejmuje Ocean Arktyczny i część Kanady, Grenlandii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Islandii. Charakteryzuje się zimnym klimatem i dużą ilością lodu morskiego. Jest domem dla unikalnych gatunków, takich jak niedźwiedzie polarne, morsy oraz lisy polarne. Rejon Antarktyczny. Rejon antarktyczny jest położony w wysuniętej najbardziej na południe części Ziemi, obejmuje kontynent Antarktydy i otaczające je wody. To najzimniejsze, najbardziej suche i najbardziej wietrzne miejsce na Ziemi. Rejon ten jest domem dla wielu unikalnych gatunków roślin i zwierząt, w tym pingwinów, fok i wielorybów. Antarktyda. To najbardziej wysunięty na południe kontynent na Ziemi, położony w całości pod kołem podbiegunowym. To piąty co do wielkości kontynent pod względem powierzchni, pokryty lodem o średniej grubości prawie 2 km. Antarktyda to wyjątkowe środowisko, które jest nieprzyjazne dla większości form życia, jest jednak domem dla wielu gatunków, które są przystosowane do jego ekstremalnych warunków. Morskie stworzenia głęboko pod Antarktydą. Zespół wiertniczy z Nowej Zelandii wykorzystał specjalną platformę z doprowadzeniem gorącej wody do wywiercenia otworu o głębokości 640 stóp, przewyższającego wysokość Empire State Building. Następnie przystąpili do opuszczania kamer wideo do dziury i obserwowali tysiące skorupiaków pływających w wodach Antarktydy. Tam żyją także jedne z najbardziej przerażających stworzeń na Ziemi, takie jak pająki morskie. Te stawonogi przypominają pająki lądowe, ale są gatunkami morskimi. W przeciwieństwie do swoich lądowych odpowiedników, są większe, mają 8 silnych nóg i nie mają wyraźnego ciała. Taki pająk może być wielkości talerza i mieć trąbę zamiast szczęk. Niektórzy nie mają oczu. Tajemnicza Antarktyda. To kraina cudów i tajemnic z bogatą historią sięgająca milionów lat. Zimne i bezlitosne środowisko zachowało szczątki gigantycznych dinozaurów i innych prehistorycznych stworzeń, dostarczając bezcennych informacji o przeszłości. Co więcej, Antarktyda jest domem dla różnorodnych współczesnych dzikich zwierząt, w tym przodków współczesnych kaczek, które można znaleźć w tym mroźnym krajobrazie. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów są ukryte drogi wodne. Istnieje wiele podziemnych rzek i jezior owianych tajemnicą i czekających na odkrycie. Te zbiorniki są domem dla unikalnych i niezbadanych form dzikiej przyrody. Te formy życia przystosowały się do surowych warunków podziemnego środowiska. Nawet lód na Antarktydzie jest źródłem fascynacji. Zamarznięty krajobraz jest usiany dziwnymi i niezwykłymi formami lodowymi, takimi jak hipnotyzujące pasiaste góry lodowe. Te kolorowe formacje lodowe są warte zobaczenia z ich skomplikowanymi wzorami w kolorach niebieskim, czarnym, zielonym i turkusowym. Jest wciąż fascynująca zarówno dla naukowców, jak i poszukiwaczy przygód. Lodowy kontynent oferuje wgląd w świat, jakiego jeszcze do tej pory nie poznaliśmy. Czas na Was! Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o Antarktydzie. Pamiętajcie o polubieniu, udostępnieniu i skomentowaniu filmu. Pamiętajcie, by nas zasubskrybować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.